Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Księga Objawienia, 3 rozdział, 20 werset. Chrześcijańska społeczność, chrześcijańska służba, chrześcijańskie uwielbienie. Jezus wielokrotnie odwiedzał małą wioskę o nazwie Betania, położoną niespełna 3 kilometry na wschód od Jerozolimy. Marta i Maria mieszkały tam ze swoim bratem Łazarzem. 6 dni przed swoją śmiercią na krzyżu wieczorem Pan przebywa z uczniami w Betanii. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, jak czytamy w Ewangelii Marka, 14 rozdział, 3 werset, Jana, 12 rozdział, 1, 2 werset. Jest ona przygotowana specjalnie dla niego, a nie dla uczniów czy dla Łazarza, który również jest obecny i z którego można było się cieszyć, ponieważ Jezus niedawno wskrzesił go z martwych. Oprócz Łazarza obecne są także Marta i Maria. Te trzy osoby ilustrują trzy strony relacji wierzącego ze swoim Bogiem i Panem. Po pierwsze, Łazarz siedzi przy stole razem z Jezusem i jego uczniami. Jest to obraz radości, radosnej społeczności chrześcijanina ze swoim Panem i z innymi chrześcijanami. Oni dawać świadectwo o mocy nowego życia i wspólnie cieszyć się chrześcijańskimi błogosławieństwami. O czym czytamy w pierwszym liście Jana, 1 rozdział, 3 werset i Efezjan, 1 rozdział, 3 werset. Po drugie, Marta. Marta służy. Jest to obraz chrześcijanina oddanego służbie swojemu Panu, jak to czytamy w Rzymian 12:1. Nie myśli o sobie i zawsze służy innym. Po trzecie, Maria. Maria namaszcza Jezusa drogocennym, pachnącym olejkiem i jest to obraz chrześcijańskiego uwielbienia, w którym podziwia się Jezusa Chrystusa i Jego wielkie czyny. Uwielbienie jest najdoskonalszym zadaniem w życiu chrześcijanina. Ono nie ustanie nawet w niebie. Jezus powiedział, lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą mu oddawali, będą Ojcu oddawali cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 23 werset. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto usłyszy głos mój i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Objawienie Jana, 3 rozdział, 20 werset.